Cześć, witam wszystkich na kanale Board Times TV. Dziś chciałbym pokazać Wam grę bitewną, grę karcianą, grę stworzoną przez polskiego autora Łukasza Kozaka pod tytułem Racial Wars. Gra wydana w Polsce przez wydawnictwo Pentak i dziękujemy temu wydawnictwu za przekazanie gry do recenzji. Gra dla 2 do 4 graczy powyżej 12 roku życia. Czas gry około 30 minut. Gra opowiada o wojnie ras w świecie Ithilion. Jak to się gra, jak wygląda ta gra? Zapraszam do oglądania mojej recenzji, a na koniec kilka słów ode mnie na temat tej gry. Zapraszam. W pudełku od gry Racial Wars znajdziemy instrukcję kolorową, dość dobrze wytłumaczoną, chociaż brakuje przykładów do rozgrywki, ale o tym później. Plansze do gry. Z jednej strony właśnie mamy planszę, z drugiej znajdziemy plakaty, które będziemy mogli sobie powiesić. No i pudełko, w którym znajdziemy dwie talie po 55 kart, dwóch ras, smoków i sewandów. Przygotowanie do gry. Karty talii do ciągania należy przetasować i położyć tutaj w prawym górnym rogu na specjalnym miejscu dla stosu kart do ciągania. Teraz należy rozmieścić karty w odpowiednich strefach. Karty siedziby wkładzimy w swoim sektorze, jak również lokalizację w dowolnej kolejności kładziemy nad siedzibą w swoim sektorze. Lidera kładziemy w sektorze przeciwnika obok jego lokalizacji. Przeciwnik czyni to samo i teraz należy ustalić, w jaki sposób będziemy odznaczać użyte domeny wpływów. I na koniec ustalamy, kto jest graczem rozpoczynającym. Już można przystąpić do rozgrywki. Na początku gry następuje faza przygotowań. Każdy z graczy na początku dociąga z talii kart do ciągania 6 kart. Jeżeli ta ręka nie podoba mu się, te karty uważa, że są słabe, może ponownie wtasować je w talię kart do ciągania i już w tym momencie wyciągnąć 5 kart. Taką rękę już musi zaakceptować. W późniejszych fazach gry już tylko gracz z inicjatywą dobiera do 6 kart. Teraz w fazie przygotowań następuje reset domen punktowych. Gracz w pierwszej części pomija tą część. Przy kolejnych turach gracz odnawia swoją pulę domen do ponownego użycia, czyli odznacza je, że są już, że mogą być ponownie użyte. Wcześniej ustalony sposób przez graczy. Kolejną czynnością w fazie przygotowań jest dodanie domen. Gracz z inicjatywą na początku każdej swojej tury może dodać jedną kartę ze swojej ręki jako rozwinięcie swoich domen. Czyli gracz wybiera którąś tam kartę i po prostu dodaje do swoich wpływów. I tak kończy się faza przygotowań. Teraz występuje faza zagrywania. Jest to jedyny moment, w którym gracz może zagrać jednostki do wybranych sektorów. Dodać ekwipunek, umocnić karty, dodać karty czasu, czy zagrać sztandary. Aby zagrać kartę z ręki, gracz musi zapłacić jej koszt. Koszt karty widnieje w prawym górnym rogu i mówi nam, ile wpływów należy użyć, aby zagrać tą kartę. Gracz z inicjatywą posiadający jednostki ze słowem latanie może w tej fazie użyć tej funkcji i przenieść swoją jednostkę w inny sektor. Jeżeli na polu bitwy leży karta czasu, gracz z inicjatywą może zagrać tylko te jednostki, które posiadają znacznik danego czasu, dzień lub noc. Obaj gracze wykonują akcję. Kiedy obaj zdecydują się już nie wykonywać żadnych akcji, gracz z inicjatywą
przechodzi do starcia. Starcie rozgrywa się tylko i wyłącznie w aktywnym sektorze. Aktywnym sektorem jest sektor przeciwnika. Gracz z inicjatywą, czyli gracz grający smokami, próbuje zdobyć lokalizację oraz siedzibę przeciwnika. Sektor obrony gracza z inicjatywą zostaje sektorem nieaktywnym, co oznacza, że żadna akcja ani karta nie może już zostać zagrana w ten sektor. Podczas fazy starcia gracz z inicjatywą atakuje sektor przeciwnika swoimi jednostkami znajdującymi się w tym sektorze. Atakowany gracz broni się jednostkami znajdującymi się w tym sektorze. Celem ataku jest zdobycie lokalizacji, a następnie siedziby przeciwnika. Jeżeli gracz z inicjatywą zdobędzie 5 lokalizacji, może zaatakować siedzibę. Gdy tylko siedziba otrzyma liczbę obrażeń równą lub większą od posiadania punktów wytrzymałości, gra z inicjatywą wygrywa grę. Faza starcia podzielona jest tak jakby na 3 części. Pierwsze uderzenie, główne starcie i kontratak. Jeżeli żaden z graczy nie posiada jednostki z słowem kluczowym pierwsze uderzenie, ten krok jest pomijany i gracze przechodzą do następnego etapu. Jeżeli w aktywnym sektorze obaj gracze posiadają jednostki z pierwszym uderzeniem, aktywują słowo kluczowe. Jednostki z pierwszym uderzeniem nie mogą walczyć z liderem przeciwnika oraz atakować niebronionej lokalizacji. Jednostki posiadające pierwsze uderzenie atakują jednostki przeciwnika przed etapem starcia. Gracz z inicjatywą, jeżeli posiada jednostki z pierwszym uderzeniem, wydziela te jednostki i przydziela im do walki jednostki przeciwnika. Jeżeli gracz z inicjatywą nie posiada jednostki z pierwszym uderzeniem, to gracz broniący, jeżeli posiada takie jednostki, może aktywować słowo kluczowe i to on przydziela jednostki do swojej jednostki. Walka w pierwszym uderzeniu toczy się jeden na jednego. Czyli w pierwszym uderzeniu stosujemy standardowych zasad rozliczania walk. Każda walka rozpatrywana jest indywidualnie, czyli jednostka na jednostkę, którą wcześniej przydzieliliśmy. Pierwszą ranę zadaje jednostka z pierwszym uderzeniem. Jeżeli jednostka przeciwna zginie, ta nie otrzymuje ran i zostaje odrzucona do kart odrzuconych. Jeżeli jednostka przeżyje walkę, otrzymuje tyle ran, ile jednostka przeciwna posiada punktów siły. Jeżeli obydwie jednostki posiadają pierwsze uderzenie, wtedy stosujemy standardowe już zasady rozliczania, czyli rany przydzielane są jednocześnie. Jednostki biorące udział w pierwszym uderzeniu nie mogą już brać udziału w etapie starcia, jednak mogą otrzymywać rany. Teraz przystępujemy do głównego starcia. Każdy z graczy w aktywnym sektorze zlicza, ile w sumie jego jednostki posiadają punktów siły, dodając również do nich karty akcji, które zaistniałe są w tym sektorze. Każdy z graczy jeszcze może wykonać jakieś akcje. Teraz, jeżeli gracze już powiedzą pas, następuje przydzielanie i zadawanie ran. Gracz przydziela tyle ran, ile punktów siły zliczył jego przeciwnik. Gracz sam decyduje się, ile i na jakie jednostki rozłoży rany. Kiedy tylko jednostka otrzyma równą lub większą ilość ran, jednostka ginie i zostaje odrzucona. Gracz może również przydzielić ranę swojemu liderowi w chwili, gdy w sektorze nie ma jednostki ze słowem kluczowym wartownik. Jeżeli lokalizację broni jednostka, nie może ona otrzymać rany. Jeżeli lokalizacji nie broni żadna jednostka, wtedy rany przydzielamy naszej lokalizacji bądź siedzibie. Jeżeli siedziba lub lokalizacja otrzyma tyle ran, ile ma wytrzymałości, wtedy lokalizacja zostaje odrzucona i gracz, który ją zdobył, bierze ją do swoich wpływów. Każdy gracz przed zadaniem ran może wywrzeć na nie wpływ, wykonując akcję, czyli odjąć sobie ranę lub uleczyć jednostkę.
Kiedy obaj gracze zdecydują się już kolejno nie wykonywać akcji, gracz z inicjatywą przechodzi do następnego etapu. Kolejną częścią starcia jest kontratak. Jeżeli żaden z graczy nie posiada jednostek ze słowem kluczowym kontratak, ten etap jest pomijany. Jeżeli któryś z graczy ma jednostkę ze słowem kontratak, aktywuje słowo kluczowe. Jednostki z kontratakiem nie mogą atakować lidera oraz niebronionej lokalizacji. Po zakończeniu zadawania ran w głównym starciu, gracz, który posiada słowo kluczowe kontratak, ponownie atakuje jednostki przeciwnika. Gracz wybiera tyle jednostek przeciwnika, ile posiada jednostek ze słowem kluczowym kontratak. Podczas wykonywania wyboru jednostek przeciwnika, gracz musi wybrać tyle jednostek ze słowem kluczowym w pierwszej kolejności u przeciwnika. Wybrane jednostki toczą ze sobą walkę według standardowych zasad rozliczania. Rany zadawane są jednocześnie, jednak walki rozpatrywane są oddzielnie, czyli w parach. Gdy rany zostaną przydzielone, następuje faza przegrupowania. Kolejny gracz zostaje graczem z inicjatywą, przechodzi do początku swojej tury i jeszcze w tym momencie gracze mogą zagrać jakieś karty akcji. Gracz wygrywa, jeżeli pokona lidera przeciwnika lub zdobędzie siedzibę przeciwnika. Gra kończy również się, gdy któraś z kart talii do ciągania skończy się i wtedy gracz, któremu skończyła się ta talia, przegrywa grę. Jak zauważyliście, gra Racial Wars przypomina nam trochę grę Magic. Gra ma dużo właśnie zapożyczeń z innych gier tego typu i to jest takim minusem i gra jest dość wtórna. Po drugie, gra ma bardzo, bardzo złą instrukcję. Pod względem takim, że jest przyzwoita, ale nie ma żadnych przykładów rozgrywki, także laik naprawdę będzie miał problemy, żeby w ogóle rozpocząć grę i wyobrazić sobie, jak mniej więcej te starcie wygląda, jak karty. Także myślę, że jeżeli wydajemy grę, polecam na przyszłość jakieś przykłady z rozgrywki. Druga rzecz. W grze jest duża powtarzalność tych kart. Nie ma za bardzo urozmaiconej talii rasy. To na tyle z minusów. Z plusem jest to, że jest gra bardzo, bardzo ładna. Grafiki są wykonane na wysokim poziomie. To daje duży plus tej grze. W grze fajne zastosowanie jest tego tych czasu, że może być dzień, może być noc, co powoduje nam, że nie możemy zagrywać niektórych jednostek. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Walka na sektory, że my atakujemy, gracz się broni swoimi jednostkami, swoją lokalizację i później przeciwnik robi to samo. To jest bardzo fajne. Gra osobiście nie przypadła mi do gustu, gdyż nie przepadam za takim rodzajem gier. Ale jeżeli lubimy gry typu Magic, możemy sobie sprawdzić tą grę, zobaczyć mniej więcej, jak się w to gra. Ale myślę, że miłośnicy Magica pozostaną właśnie przy tamtej grze i ta gra naprawdę musi jakoś się przebić, nie wiem jak. No i kolejny minus, brak jakichkolwiek znaczników ran. Przy takim pudle, przy takiej ilości miejsca w pudełku naprawdę wydawnictwo czy autor, nie wiem kto, mógł zaproponować, żeby tam były te znaczniki, chociażby te 20 takich kartonowych znaczników ran. To nie jest, myślę, że duży koszt, a naprawdę uzupełniłby tą grę i by była 100% produktem. A tak, musimy sobie kombinować te znaczniki, a jeżeli jesteśmy graczem, która ta gra jest pierwszą naszą grą, naprawdę nie mają gracze czym oznaczać ran. To jest też duży minus tej gry. Osobiście grze daje ocenę 6,
6,5. Gra może być, można zagrać, ale trzeba lubić taki styl gier. Teraz to tyle. Zapraszam na kolejny odcinek na kanale Board Times TV oraz na stronę internetową www.boardtime.pl. Cześć!